Siemano i witam cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Don't Starve. Ja jestem MRM, a powiem tak, gdzie my jesteśmy, więc tak. Od niedawnych czasach walczyliśmy naprawdę z wielką bitwę z bawołami. No i nie nagrałem tego, bo był malutki problem. Nagrał mi się dźwięk, oczywiście z mikrofonu, się kapnąłem, że był ściszony. Wiem, trochę taki failing z mojej strony, ale coś poradzić. Dobra, więc mamy bardzo, no dosyć dobrą rzecz tutaj. Byliśmy dużo mięsa, zdobyliśmy rogi, ale niestety trochę wbiliśmy nasze statko. Dodatkowo zgubiłem gdzieś plecak. Nie wiem gdzie ten plecak. Ja, dali na mapie plecaki, fajnie, jej. Jestem z tego wielce uradowany. Mam nasz plecak. No i tak. Ogólnie co mogę powiedzieć? Trochę się boję, że może mi Krampus odwiedzić, bo nie zabiłem gdzieś tyle bawołów tych, że naprawdę ho ho ho. Ale dobra, na razie się nie będziemy przyjmować, na razie nie będę nikogo zabijać już. Tylko pozbieramy sobie trawy, a mianowicie będę potrzebować tej trawy bardzo, bardzo dużo, ponieważ będę musiał to całe nasze mięsko wysuszyć. No oczywiście mam pomysł taki, że zostawimy już te całe mięso na zimę. Ale żeby tak dużo mięsa wysuszyć, to naprawdę będę potrzebować monstrualnej ilości trawy. Ile wymaga jedna lina? Jedna lina wymagała 3, czyli jedna kładka wymaga wysuszenia na oko 9 traw. Mamy 25, czyli znaczy, jeżeli zbierzemy 45. Zbierzemy 45 minut. Liczę wszystko. A tym razem, no ja zaraz wrócę, gdy zbiorę tą ilość trawy. No i gdy będzie dzień. Raz wracam. Okej, no to jestem już ponownie i tak. Co chciałbym jeszcze powiedzieć w tym czasie, kiedy będę zbierać te wielkie ilości trawy? Więc pierwsze, dlaczego nie było odcinków tak dawno, ponad 2 miesiące, tak? Nie było odcinków tej gry, bo no przede wszystkim są 4 powody. Dlaczego 4? Więc tak, pierwszy powód to był taki, że po prostu troszkę mi się ta gra znudziła. No, przede wszystkim tym, że co chwilę były nowe aktualizacje, no i myślę tak. Po co mam grać w grę, jak będę i tak musiał zmieniać świat? Ale gram cały czas w tym starym świecie, no i będę grać tak długo, aż przeżyję, ewentualnie. Napiszcie w komentarzach, czy byście woleli czwarty sezon już na nowej postaci. Kiedy będę już grał na tych nowych aktualizacjach, gdzie będą jakieś jaskinie, jakieś nietoperze i tym podobne rzeczy. Czy byście bardziej chcieli, abym został na tym świecie, bo przyznam, że on jest naprawdę fajny i żałuję, że muszę taki świat zmieniać. Tak samo nie wiem, czy na przykład by się teraz te jaskinie nie wygenerują gdzieś, przecież jeśli nie odkryłem jeszcze wszystkiego. Właśnie. To jest pytanie. No mamy już sporo, dużej ilości już tej trawy. Gdzieś tak zbiorę jeszcze cały gdzieś tak drugi stack. Mamy tej trawy tutaj naprawdę sporo. Oczywiście czym więcej trawy dla nas, to tak lepiej, bo chodzi o to, bo mam taki pomysł, taką taktykę, którą kiedyś przez przypadek natknąłem się na wiki, czy jeżeli na tych takich wiszących do suszarni, tych kij, jak to tam się nazywa, tych suszarni, nazwijmy to jakoś tak, zostawimy te mięso, to ono nie będzie tracić wytrzymałości, nie będzie się psuć, dopóki go nie zdejmiemy. Mam nadzieję, że ta taktyka jest prawdziwa. No i na pewno ją wykorzystamy. Okej, okay, to już zaraz już ile mamy. Będziemy potrzebujemy, tak, mamy 11 lin, czyli a potrzebujemy ich, no troszkę ich potrzebujemy. Dopiero na połowę zrobimy, to będzie i tak pięknie. Okej, okay, już prawie 2 staki trawy. Nawet mamy już 1,5 staka. To się cieszę, że tej trawy tak jest tej dużo, dosłownie. No nawet się nadzwyczajnie tej nie osiedliłem, ale to niestety mamy bardzo mało źródeł takich do opalania, na przykład tak, to kamień, no właśnie kamień na ognisko, czy mianowicie drewno, którego tu w ogóle nie mamy. Tak, tylko kuliki, trawa, bizony, bawoły, testera, nasionka do jedzenia. Byśmy zbiednęli tutaj, okej. Okay. Dobra, więc no ja już mało będę wracać. Mam nadzieję, że znajdę trochę tej jeszcze trawy po drodze. No i się ponownie spotkamy.
Okej, okay, no to ja sklep ponownie. No i tak, już jesteśmy bardzo blisko naszej bazy i zdążyliśmy. Mogę powiedzieć tak, tutaj kiedyś był nasz drzewiec i miałem kiedyś pomysł, by go nawet pokonać, bo nasza zbrojka marmurowa naprawdę wytrzymała takich chyba 6 bawołów i nadal się trzyma. Oczywiście drewniana zbroja, bo już może dawno nie żyli. Więc jest git, okej, okay, dobra, już dochodzimy do naszej bazy. Mam Abigail, wspaniale. Ale nasza baza, wow, jak ona ładnie rozbudowana już jest. Okej, okay, mamy ptaka tam, a oczywiście tego ptaka jeszcze będziemy zabijać, bo niestety może do nas przyjść Krampus. Więc dobra. Więc tak, mamy tutaj też trochę trawy. No to teraz rzućmy coś do ognia. Dobra, wrzućmy trochę tego. Potrzebujemy tylko 8 sztuk. Możemy sobie zrobić w końcu tą kapelusz powoli, to będzie akurat na zimę. Muszę nakładać, tylko on będzie na zimę. Okej. Okay. Teraz nam się przyda trochę węgielka. Tak, czy mamy węgielek? Mamy węgielka, więc trzeba zaraz się udać. Tym razem postawmy nasze jeszcze siaczki. Jeden, dwa. No i tutaj takie ładna trójka. Teraz weźmy to trochę kupą. Nafarmujmy. Tak, pięknie. Ostatni krzaczek. No i czekamy aż. Które to w ogóle są do zbioru? Chyba ten już jest gotowy do zbioru. Tu tak samo. To chyba wszystkie są do zbioru gotowe. A nie, te nie były. Ja. Ja się tego trochę nie lubię. Okej. Dobra, nie będziemy tego ruszać. Możemy zrobić jeszcze jedną farmę. No co ten ptak cały czas ten trzepoczy? Nie chcę go, aby on tego. Nie mogę go nawet. Mogę go do skrzyni włożyć. Ale włożymy go do skrzyni, bo nie możemy go zabić. Bo wtedy przyjdzie Krampus, a tu już będzie niedobrze. Okej, więc ja znowu zaraz wracam, kiedy będzie już dzień. No i witam ponownie, mamy następny dzionek. Tym razem troszkę lin będziemy tworzyć. No i jak będziemy mieli chyba 30 lin, to wtedy będziemy mogli stworzyć już sporą ilość tych rzeczy. Tym razem tak, musimy włożyć coś do ognia. Weźmy ratatuj. Włóżmy go tutaj. Miejsce mamy, miejsce jest git. Trochę mniej naszego mięsa włożymy do lodówki. Było. Okej, okay, no i teraz można iść pościnę trochę węgielka. Tak, potrzebujemy dużej ilości węglu. To będzie około 20 sztuk. Tutaj trochę drzew zasiałem wokół świnek, w razie gdybym chciał. W ogóle mi się przypomniało, że tam ul mam. Ciekawe, czy to ul jest jakiś wydajny, bo chciałem tam kiedyś zasiać kwiaty. Niestety motyl nie chciał, abym tam kwiatów stworzyć. Widzę, że trochę tam się tego miodu naprodukowało, ale nie za wiele. Okej, okay, dobra, mamy już trochę trochę już tego węgla. Zetnijmy tu jedno drzewo, w razie gdyby było jakieś tutaj drzewie, to świnki mi chętnie pomogą. No, może świnki mi pomogą. Dobra, jedna szyszka, jedna się przyda. Dwięko. No, siemanko, świnki, co wy tutaj robicie sobie dobrego? No, one zjadły, one jedzą nasionka? Jeżeli kupę będą automatycznie robić, to byłoby śmieszne. Dobra. No i znowu zaraz wracam.